Tym filmem narażę się pewnie wielu osobom. Ten film zapoczątkuje, mam nadzieję, działania, które będą dążyć do zatrzymania tego cyrku. Zanim zaczniemy, to małe sprostowanie, zanim jakiś dzban napisze w komentarzu: jesteś nożownikiem, nie masz prawa się wypowiadać itd. Jestem w trakcie przygotowywania filmu, który będzie odpowiedzią na szkalujący mnie film kanału Nie Wiem, Ale Się Wypowiem. Czekam na akta sprawy, moje zeznania, moją kartę karalności, żeby wam wszystko pokazać. Spoiler! Nigdy nie byłem skazany i nie siedziałem za żadne usiłowanie zabójstwa, bo czegoś takiego nie było. Nigdy nie biegałem z żadnymi nożami po żadnych klubach. Fakt, 10 lat temu brałem udział w bójce z użyciem narzędzia, ale to ten gość zaatakował mnie pierwszy, będąc w grupie z kolegami. I to wszystko wam pokażę niebawem w filmie, razem z wyciągniętymi zeznaniami świadków, z aktem oskarżenia itd., itd. Żeby nie było więcej niedomówień. Na razie obserwuję tylko, jak kasztany piszą, że jestem mordercą, niedoszłym mordercą. Patrzę na ludzi, którzy się odwrócili przez ten głupi film ode mnie, a później po prostu będę patrzył, jak przepraszali. Ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj przeprowadzimy sobie małą symulację zdarzeń. Wyobraź sobie, że jest sobotni wieczór. Siedzisz ze swoją dziewczyną w domu, zaprosiliście znajomych na małą parapetówkę. W tle leci jakiś tam YouTube, może jakaś konferencja, może jakaś gala, może trailer jakiejś walki. I nagle twoja dziewczyna dostaje ataku paniki, zaczyna się trząść, płakać. Twoi znajomi są w szoku, ty również przerażony, nie wiesz, co się dzieje. A twoja dziewczyna właśnie zobaczyła na ekranie telewizora skurwiela, który 20 lat temu brutalnie ją pobił i zgnał. Jeżeli to do ciebie nie trafia, to może idź powiedz swoim rodzicom, że wydałeś 30 zł na pay-per-view, aby obejrzeć zwyrodnialca, który ponad 20 lat temu zastraszał twoją rodzinę, jak ciebie prawdopodobnie nie było jeszcze na świecie, ściągał haracze w twoim mieście ze wszystkich małych firm, przedsiębiorstw, poniżał, bił, wywoził ludzi do lasu. To, co mówię, to czarne scenariusze, które niebawem mogą stać się prawdą, albowiem niedawno została ogłoszona już walka Murańskiego i Masy. W dużym skrócie dla tych, którzy nie wiedzą, kim jest Masa. Masa to najsłynniejszy, największy, nie tylko gabarytowo, świadek koronny w Polsce, który ponad 20 lat temu przyczynił się do rozbicia mafii pruszkowskiej i nie tylko. W swoich książkach i opowieściach lubi wspominać, jak jego koledzy gwałcili kobiety, porywali kobiety i również nieletnie bili, zastraszali, haraczowali ludzi. Oczywiście on w tych opowieściach trywializuje swój udział, bo przecież on tylko patrzył, jak ktoś gwałci, on tylko patrzył, jak ktoś zabija. Jasne. Ten mitoman opowiada tylko to, co akurat jest dla niego korzystne i stawia go w dobrym świetle. Wsiadła do samochodu Bysia i Strusia. Miała zamiar dotrzeć do Olsztynka, ale los szykował jej inną przygodę. Chłopcy natychmiast zaczęli ją bajerować, spodziewali się łatwego strzału. To było w ich stylu, uciemiężyć i zgwałcić, a potem tak zblatować sprawę, żeby uniknąć konsekwencji. Na marginesie muszę dodać, że nasi dość często przysparzali kłopotów. Kiedyś w Międzyzdrojach zgwałcili 3 dziewczyny, ale mieli pecha, bo jedna z nich okazała się córką miejskiego dygnitarza. Zresztą powiedzieć, że ją jest nieco nieprecyzyjne. Ona broniła się przed ich zalotami jak mogła, więc po prostu dokonali penetracji wieszakiem. Masa nigdy nie był szanowany w środowisku przestępczym, mimo swoich deklaracji hucznych. Rozpytałem kilka osób, które w latach 90. miały z nim do czynienia, miały z nim jakiś kontakt, interakcje, bo ja sam jestem za młody, żeby to pamiętać i obraz jego klaruje się dość jasny. Jest to frajer, mitoman, nabity sterydami knur z groźną, tępą mordą, który po prostu wyglądał groźnie i miał aspiracje i ambicje, by zostać prawdziwym, wielkim gangsterem. I żeby zostać tym gangsterem, dopuszczał się m.in. pobić, wymuszeń, haraczy, stalkingu, zastraszeń, gwałtu na nieletnich, bo takie też ściągali do swoich lokali, pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Oczywiście on mówi, że nigdy nie zabił człowieka, ale musi tak mówić, bo według litery prawa w Polsce, gdyby zabił człowieka, nie mógłby uzyskać statusu świadka koronnego. Ktoś może powiedzieć, że przecież nawrócił się, współpracował z policją, odpokutował swoje i każdy zasługuje na drugą szansę. Otóż nie każdy. Po pierwsze, moim zdaniem na drugą szansę nie zasługują osoby, które mają na koncie bestialskie czyny takie jak gwałt, morderstwo czy... Po drugie, nie nawrócił się, tylko
posprzedawał swoich wszystkich wspólników i nie tylko, dlatego że wpadł i groziła mu wieloletnia odsiadka. Z jego fałszywych zeznań do dzisiaj siedzi niesłusznie skazanych wiele osób. A po trzecie, taka osoba powinna być dożywotnio wykluczona, jeśli nie ze społeczeństwa, to przynajmniej z życia medialnego. Okej, wiemy mniej więcej, kim jest Masa. Frajer, konfident, bydle, zwyrodnialec, oszust. I ktoś może zapytać się, po co w ogóle o tym mówić, przecież wszystko jest jasne. Koleś jest do skancelowania. Otóż nie jest wszystko jasne, bo znaleźli się ludzie, którzy wpadli na super pomysł, aby tego podczłowieka wprowadzić w świat freakfightów, gdzie w większości młodzi odbiorcy nie mają pojęcia o przeszłości tego osobnika. A kto wpadł na taki super pomysł? Ano za nowymi federacjami stoi między innymi, i tu się wspomogę, dziewiąty wielki mistrz orderu świętego Stanisława, Jan Zbigniew Potocki, samozwańczy prezydent drugiej RP. To jest ten koleś, który sprzedaje własne paszporty, prawa jazdy, dowody osobiste i uważa się za prawowitego prezydenta Polski. W KRS widnieje oczywiście jego syn, Mikołaj Konstanty Potocki, jako prezes zarządu i to dwóch federacji. Tutaj wkleimy wam właśnie urywek najlepiej z filmu Barankiepa. Walkę prawdopodobnie zorganizuje Federacja Flash MMA, zarejestrowana 8 marca tego roku. Zarejestrowana przez Mikołaja Konstantego Potockiego na ulicy Lwowskiej 10/40 w Warszawie. Mikołaj Konstanty widnieje jeszcze w trzech innych firmach. Jako prezes zarządu w Showtime MMA, zarejestrowanym 6 grudnia 2023 pod adresem wirtualnego biura na Złotej 75A. 44% udziałów ma tam Wojciech Żurek, właściciel firmy ochroniarskiej Cerber w Opiatowie. Lekko mówiąc, Cerber ma bardzo słabą opinię, tak naprawdę nie wiadomo, kogo tam chronią. IM Corp wraz z dwoma innymi wspólnikami, wszyscy o takiej samej liczbie udziałów, zarejestrowana 13 maja 2020 pod adresem Czerniakowska 145/1/B31. Najciekawszy jest tutaj adres. Pod tym samym adresem zarejestrowana była firma Global Nord Group. Były tam jakieś wałki gospodarcze, samochody, które zniknęły, powiązania z włoską firmą. No, sprawa zajęła się prokuratura, no i wiadomo, kto ma wyjść, ten wie. No i na koniec zostawiłem najlepsze. Global Marketing Diamond Investment, zarejestrowana 22 maja 2022. Mikołaj ma tutaj 95 udziałów, natomiast informacji o pozostałych 5 udziałach nigdzie nie można znaleźć. Poza tym, że firma istnieje, nic więcej nie wiadomo. Tutaj znowu sprawę ratuje adres. Firma jest zarejestrowana na ulicy Wiertniczej 139 w Warszawie. Mieści się tam też kancelaria jego ojca, a mianowicie prezydenta drugiej RP. Tak, zgadza się, drugiej RP. Sam Jan Potocki nie jest żadnym spadkobiercą ani prezydentem oczywiście. Za to ma powiązania z agenturą rosyjską i na swoim koncie wiele zarzutów, na przykład o różne oszustwa finansowe. Do tego samego zakonu należy też Krzysztof Porowski, jego przyjaciel, wam znany bardziej jako partner Caroline Derpiński. Stanowski zrobił dość obszerny materiał o nim. Swoją drogą, nie wiem, czy wiecie, kto stworzył postać Caroline Derpiński, bo jeżeli myślicie, że to jej podstarzały boomerowy czy boomerski partner, to się mylicie. Powiem wam tylko, że za tą postacią stoi nielubiany zawodnik Prime MMA. Kropki już musicie łączyć dalej sami. Ale wracając, kreuje nam się obraz, że potężni, bogaci ludzie z szemraną przeszłością razem z pospolitym krzywdzicielem próbują wejść na rynek freakfightów. Tu dodam jeszcze, że za pomysł, sam pomysł tej walki stoi ten sam geniusz, który wpadł na pomysł, aby kiedyś do MMA VIP jako twarz wprowadzić Słowika. Tak, bo to nie był pomysł Neymana. Jakby co? Czyli słynny Darek z Anglii. Także gratuluję doradców. Ten sam Darek z Anglii, który uwielbia otaczać się gangsterami i pseudogangsterami, snuć opowieści, kogo on nie zna i tak dalej. Do dziś pamiętam, jak w Radisonie mi i chłopakom opowiadał, jakim wielkim kolegą był dla niego Zbyszek Rybak świętej pamięci. Oczywiście przypominam, że w tym wszystkim jest też dość sporo polityki, ponieważ pan Porowski to od lat działacz SLD, więc mamy do czynienia z potężnymi ludźmi i z potężnymi pieniędzmi. Udało mi się dowiedzieć, że na organizację pierwszej gali mają przeznaczone około 10 milionów złotych. Pandora przy tym, co dzieje się zakulisowo teraz, wypada dość blado, bo tu nie chodzi o Boxdela i jego 30 baniek na zemstę, a o zatwardziałych przestępców z szemraną przeszłością i z wielkimi znajomościami. Ale skoro Pandora tak wybrzmiała w sieci, to uważam, że ta sprawa powinna wybrzmieć tym bardziej.
Uważam, że powinniśmy my, mali twórcy, więksi i ci największy, stanąć razem ponad podziałami, aby zbojkotować i zdusić w zarodku ten projekt. Na Hajligu do dzisiaj wieszane są psy za rzekome powiązania z kadyrowcami. No to tutaj mamy jeszcze krok dalej. Tutaj jest jeszcze większe bagno, więc tym bardziej powinniśmy się wszyscy zmobilizować i postawić tą granicę. Film miałem nagrać już dawno, bo te informacje posiadam od jakiegoś czasu. Zmotywowałem się po obejrzeniu filmu Kezu Vlog, Baran Kiepa i po dzisiejszej dyskusji na Twitterze. Przestańmy gadać o tym w kontekście, jakby to była jakaś kolejna afera, i zacznijmy działać. Wardęga, Konopski, Boxdel, włodarze federacji mają takie zasięgi, takie pieniądze i takie zaplecze prawne, że są w stanie razem ze swoimi wielkimi społecznościami właśnie postawić tutaj granicę, aby ten projekt nie miał prawa bytu. I po to jest ten film, bo ja sam nic nie znaczę i ja sam nic nie jestem w stanie zrobić. Ale każdy kanał Komentery powinien jawnie sprzeciwić się temu, co ci ludzie próbują zrobić. Nagle do uniwersum, gdzie w większości odbiorcą jest młodzież, ludzie młodzi, próbują wejść szare eminencje z gangsterami na czele i wprowadzać swój własny produkt, przy okazji wybielając zwyrodnialców. Innym federacjom też powinno zależeć, aby to zbojkotować jak najszybciej, bo chyba nie zdają sobie sprawy, jak taki projekt może negatywnie wpłynąć na całą branżę, która i tak już jest coraz bardziej odbierana negatywnie przez establishment. Skoro internet potrafił zjednoczyć się, aby ostracyzować Stewarta Dubiela, to tym bardziej to jest moment na to, żeby zjednoczyć się jeszcze bardziej i to zastopować. Tak samo powinno się podciągnąć do odpowiedzialności każdą osobę, która przykłada do tego rękę. Kto z zawodników był na liście płac, to mówiłem w programie Podwójne Dno, to odsyłam tam sobie obejrzeć, ale odniosę się do głównego zainteresowanego, czyli do Jacka Murańskiego. Tego samego Murańskiego, który budował kapitał na śmierci własnego syna i wtedy myślałem, że już niżej nie da się upaść, ale Murański znowu zaskakuje, niestety negatywnie. I gadanie, że Masa nie zarobi, bo ty go znokautujesz w pierwszej rundzie, takie farmazony to możesz wciskać tam u siebie w domu. Wszyscy wiemy, że ty nie jesteś w stanie nikogo znokautować, raz przypadkowo Najmana, a po drugie wszyscy wiemy, że jesteś z nimi dogadany i teraz tylko kręcisz dym, żeby podkręcić atmosferę, przy okazji się trochę wybielić. A po prostu się sprzedałeś. Jesteś antypatriotą, podczłowiekiem, karykaturą mężczyzny. Jedynym moralnym. Bez zębów. Jeśli obejrzałeś do końca, to zostaw komentarz dla zasięgu albo udostępnij ten film, żeby poszedł dalej. Wtedy może inni twórcy też otworzą oczy i coraz więcej ludzi zacznie o tym mówić. Starałem się mówić tak, aby nikogo nie zdemaskować, nie narazić. Ciąg dalszy nastąpi. Mam jeszcze kilka asów w rękawie na wypadek, gdyby działy się dziwne sytuacje. 2 godziny przed wypuszczeniem materiału napisał do mnie rzekomo Mikołaj Potocki, czyli jeden z głównych zainteresowanych, i wysłał mi w formie wideo na Instagramie swój statement. Oczywiście zaczęły też się groźby pozwami i tak dalej. Mimo tego postanowiłem, że wrzucę ten film. Oczywiście wrzucam też statement i screena z rozmowy z włodarzem Nowej Federacji, żeby być uczciwym i rzetelnym z wami. Ja tego nie kupuję. Powiązania z Darkiem z Anglii, z Masą są nieprzypadkowe. Do tego mówi na filmie o federacji Flash MMA, a jest jeszcze prezesem Showtime MMA. No i umówmy się, budowanie federacji stricte sportowej w kraju, gdzie dominują freak fighty, to się nie trzyma kupy moim zdaniem. Ktoś tu próbuje teraz się wybielić i wykpić od poronionego pomysłu. Cześć, witam wszystkich, to ja, Mikołaj Potocki, osoba, która została wciągnięta do przestrzeni publicznej po prostu na siłę w aktualnym momencie. Zostaje mi wiele zarzutów wobec moją strony skierowanych, że to niby ja organizować mam walkę pana Jacka Murańskiego ze Świadkiem Koronnym Masą. Tak nie jest i tak nie będzie. Moja federacja Flash MMA nie odpowiada za to, jak i moi wspólnicy oraz moi znajomi, jak i moja rodzina. A wszyscy są w to wciągani, każdy po kolei. Nie życzę sobie tego, aby były nagrywane na mój temat, jak i temat federacji, filmy, które po prostu oczerniają nas. Tak, chcieliśmy robić walki, ale federacja ta miała być stricte sportowa, nie freakowa.
Jeszcze istnieje takie coś jak federacja sportowa w tym świecie. Wszyscy ci pato celebryci, pato influencerzy, pato youtuberzy, ludzie, którzy uważają się za dziennikarzy youtubowych, sobie robią po prostu na tym, ja nie wiem, odskocznie, trampolinę, nie wiem skąd oni biorą te pomysły wszystkie, chore. Bardzo bym chciał być raz na zawsze wykasowany z tego tematu, z tego etapu, co ma to teraz miejsce. Bardzo dziękuję za wysłuchanie mnie. Ustosunkowałem się do tego już raz. Teraz drugi się ustosunkuje. Nie mam nic z tym, nic wspólnego. Dementuję to raz na zawsze. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Pozdrawiam. No i tyle. Miała.